10 kultowych filmów, które o mały włos nie powstały. W dzisiejszym odcinku towarzyszy mi koleżanka z kanału A to ciekawe. Cześć! Na drugą część filmu zapraszam Was na mój kanał A to ciekawe. Psychoza. Psychoza oparta jest na powieści Roberta Blocha z roku 1959 pod tym samym tytułem. Alfred Hitchcock anonimowo kupił prawa do powieści za $9000, a następnie wykupił tyle egzemplarzy powieści, ile zdołał, by nie zdradzić ludziom jej zakończenia. Przed nakręceniem Psychozy Paramount i Hitchcock mieli kontrakt, że następny film reżyser nakręci właśnie dla tego giganta studyjnego. I tu nastąpił zgrzyt. Władarze Paramount nie chcieli, by doszło do sfinansowania Psychozy. Uznali książkę za zbyt odrażającą i niemożliwą do nakręcenia. Nie wierzyli w geniusz Hitchcocka. Jednak reżyser postawił na swoim, ale to nie oznaczało, że studio uległo mu całkowicie. Bardzo mocno obcięli budżet filmu do $800,000, przy standardowym budżecie reżysera około $3 milionów. A także powiedzieli, że reżyser nie otrzyma swojej standardowej gaży w wysokości $250,000 za film. Zamiast tego będzie się musiał zadowolić 60% zysków, jakie film przyniesie. Oto jak studio nie wierzyło w Psychozę. Hitchcock przystał na warunki i zaczął kręcić film. Aby obniżyć koszty, film nakręcony został w technologii czarno-białej, a większość ekipy pochodziła z programu Alfred Hitchcock przedstawia, w tym operator, scenograf, autor scenariusza i asystent reżysera. Film na szczęście został nakręcony i trafił do kin. Został on uznany za jeden z najlepszych filmów Hitchcocka. Gwiezdne wojny, 1977 rok. Trzy główne studia. United Artists, Universal i Disney odrzuciły scenariusz filmu. Żadne z nich nie chciało brać udziału w kręceniu, jak to określił, kosmicznej opery. W końcu Fox zgodził się sfinansować film, gdyż zwyczajnie chciał pozyskać Lucasa, a Gwiezdnym Wojnom nikt w wytwórni nie wróżył przyszłości. Wytwórnia i reżyser dogadali się na budżet $8 milionów. Taka miała być cena pozyskania reżysera. Sami aktorzy nie wierzyli w sukces filmu. Przed premierą Lucas pokazał wczesną wersję filmu swoim przyjaciołom, reżyserom. Podobno jeden z nich nazwał go najgorszym filmem w historii. Film wrócił na deski montażystów. W końcu trafił do kin. Sam reżyser George Lucas był tak pewien, że film okaże się klapą, że zamiast uczestniczyć w jego premierze, pojechał na wakacje na Hawaje ze swoim przyjacielem Stevenem Spielbergiem, gdzie chcąc się zabezpieczyć przed klęską finansową, uczynił ze Stevenem pewien zakład. Jak już wiemy, Gwiezdne Wojny, Nowa Nadzieja stały się fenomenem. Film zarobił ponad $770 milionów. Aktorzy w nim grający zyskali status mega gwiazd, a Lucasa uczynił jednego z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów. Titanic. Podczas kręcenia filmu sytuacja na planie była tak napięta, że prasa uznała film za kompletną klapę jeszcze zanim wszedł do kin. Ponadto James Cameron zyskał sławę jako najbardziej przerażający człowiek w Hollywood. Co zdecydowało o takim, a nie innym werdykcie prasy? Dni zdjęciowe ze 138 wydłużyły się do 160 i aktorzy mieli dość tego filmu. Wielu członków obsady, w tym Kate Winslet, cierpiało na przeziębienie, grypę lub infekcję nerek z powodu długich godzin spędzonych w zimnej wodzie. Trzech kaskaderów połamało kości, podczas gdy kilku innych członków ekipy całkowicie opuściło produkcję. Mimo że Kate Winslet błagała Jamesa Camerona, by pozwolił jej zagrać Rose, po pracy nad Titanikiem aktorka powiedziała, że nigdy więcej nie będzie współpracować z reżyserem, chyba że zarobi mnóstwo pieniędzy. Ponadto jakiś żartowniś wsypał do zupy serwowanej ekipie anielski pył, czyli fenyklidę. Jest to psychodeliczna substancja psychoaktywna. Po zjedzeniu zupy ludzie z ekipy po prostu się kręcili w kółko. Niektórzy twierdzili, że widzą smugi i jakieś dziwne światła. Koniec końców 50 osób z obsady trafiło do szpitala. Oczywiście po tak długiej i żmudnej produkcji, kiedy James Cameron usłyszał, że szefowie studia chcieli skrócić film, ponieważ był on za długi, rzekł: chcesz skrócić mój film? Będziesz musiał mnie zwolnić. Chcesz mnie zwolnić? Musisz mnie zabić. Nikt nie odważył się zwolnić Camerona, a Titanic to film, który zdobył 11 Oscarów i jest wielkim sukcesem finansowym. Powrót do przyszłości. 1985 rok. Film science fiction
który był najbardziej dochodowym filmem z 1985 roku. Jednak w 1981 roku scenariusz do Powrotu do przyszłości został ponad 40 razy odrzucony przez każde duże studio. Przez niektóre został odrzucany wielokrotnie. Jak mówił Bob Gale, współautor scenariusza. A kiedy przedstawiono go Disneyowi, jego dyrektorzy uznali go za zbyt prowokacyjny. Dyrektorzy studia uznali, że matka zakochana w swoim synu nie nadaje się do filmu rodzinnego pod szyldem Disneya. W końcu Universal Pictures podjęło się sfinansowania filmu dopiero po sukcesie innego filmu Roberta. Miłość, szmaragd i krokodyl. Dziś na zajęciach w Szkole Filmowej Uniwersytetu Południowej Kalifornii scenariusz Powrotu do przyszłości pokazywany jest jako model scenariusza doskonałego. Mała Miss. Choć akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego dnia, tak naprawdę ten film powstawał przez 5 długich lat. W 2001 roku Jonathan Dayton wraz ze swoją żoną Valerie Ferris przeczytał scenariusz napisany przez Michaela Arndta, byłego asystenta znanego aktora i reżysera Matthew Bredricka. Problem w tym, że Jonathan i Valerie nigdy nie wyreżyserowali filmu. Kręcili jedynie wideoklipy i reklamy, dlatego też postanowili kręcić film w czasie wolnym. Ze scenariuszem reżyserzy chodzili po różnych wytwórniach filmowych, ale te ich spławiały, nie wierząc w sukces filmu, który opowiada o dysfunkcyjnej rodzinie. W końcu znalazło się studio Focus, które zdecydowało się sfinansować film, ale i ono ostatecznie zrezygnowało. Wtedy jeden z twórców podjął decyzję o samodzielnym sfinansowaniu filmu. Po premierze film okazał się takim sukcesem, że rozpętała się wojna pomiędzy studiami filmowymi o to, które będzie obraz promować. A było się o co bić, bo ostatecznie film uzyskał 81 różnych nagród i przyniósł zysk w wysokości ponad 100 milionów dolarów. Spór wygrał Fox, który zaproponował reżyserom najlepsze warunki. Czarnoksiężnik z Oz. Ten ponadczasowy film przeszedł prawdziwą drogę przez mękę, zanim zagościł na ekranach kin. Film miał 4 różnych producentów i 3 reżyserów. Richard Thorpe został zwolniony po tym, jak Woody Ebsen zachorował po nałożeniu mu makijażu ze srebrnej farby. Produkcja została wstrzymana na 2 tygodnie, a Woody został zastąpiony przez Jacka Haleya. Następny reżyser opuścił film, by kręcić Przeminęło z wiatrem. Jego miejsce zajął Victor Fleming, który nie reżyserował długo, gdyż powrócił ten poprzednik, którego wywalili z Przeminęło z wiatrem. Plotka głosi, że Gable wywalił reżysera po tym, jak dowiedział się, że George jest gejem. Po filmie Judy Herland uzależniła się od narkotyków. W chwili kręcenia filmów Judy była nastolatką, a historia opowiada historię dziewczynki, wobec czego przepisywano jej amfetaminę, żeby nie przybierała na wadze. Uważa się, że właśnie to był początek jej uzależnienia od narkotyków i główna przyczyna jej śmiertelnego przedawkowania w 1969 roku. Właśnie z tych powodów film o mało nie powstał. Łowca androidów. Kiedy Ridley Scott zaczął kręcić film, napotkał wiele problemów. Poprzedni film, Obcy, kręcił w Londynie i był przyzwyczajony do tego, jak Anglicy kręcą filmy. Ciężko mu było przyzwyczaić się do tego, jak kręcone są filmy w Los Angeles. Aktorzy określali Scotta jako człowieka zimnego i nieczułego. Jakby tego było mało, Scott udzielił wywiadu jednej z angielskich gazet, w którym oświadczył, że woli pracować z Anglikami, bo ci nie narzekają i nie są rozkapryszeni, tak jak ich amerykańscy koledzy. Ten wywiad doprowadził do czegoś, co nazwano wojną koszulkową. Zaczął ją makijażysta Marvin Westmore, który założył koszulkę z napisem „Dupę sobie wyreżyseruj”. Inni dołączyli do Marvina i przywdzieli koszulki z napisem „Will Rogers nigdy nie spotkał Ridleya Scotta i mogłeś szybować z orłami, a chcesz latać z indykami”. Na te zaczepki Ridley Scott odpowiedział koszulką z napisem „Ksenofobia jest do bani”. Podobnych afer było bardzo wiele, a szefowie studia byli źli na Scotta za opóźnienia w zdjęciach, przekroczenie oryginalnego budżetu oraz ciągłe zmiany w scenariuszu. To skutkowało tym, że z filmem pożegnali się Ridley Scott i Michael Dilley, a ich miejsce zajęli producenci wykonawczy. Film na szczęście powstał jednak, że było bardzo blisko zakończenia zdjęć. Nowe szaty króla. Już latem w 1998 roku stało się jasne, że twórcy nie wyrobią się z premierą na lato 2000. Mówi się, że jeden z dyrektorów Disneya wszedł do biura Falmena,
odsunął kciuk od palca wskazującego na 5 mm i powiedział: tyle brakuje do tego, byśmy zamknęli ten projekt. Perspektywy ukończenia filmu były bardzo mętne. Koszty produkcji sięgały już 30 milionów dolarów, a ukończono tylko 25% filmu. W końcu producenci dostali ultimatum. 2 tygodnie na uratowanie swojego dzieła. W końcu Sting, który robił muzykę do filmu, wpadł w furię po tym, jak jego utwory związane z konkretnymi postaciami w filmie, podobnie jak same postaci, zostały usunięte. W końcu Disney zgodził się na wydanie 3 z 6 usuniętych utworów jako dodatków na albumie ze ścieżką dźwiękową. Zmieniono też oryginalne zakończenie na takie, które możecie oglądać teraz, ponieważ Sting nie zgadzał się z tym, żeby prawdopodobnie tak jak w oryginalnym zakończeniu jest, jedna z postaci wybudowała park rozrywki, bo to jest dokładnie to, z czym on cały czas walczy. Śpiąca królewna. Dla filmowych kreskówek ta produkcja była dziełem przełomowym w każdym calu. Dziś niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak olbrzymim wyzwaniem było stworzenie w 1959 roku obrazu o tak bardzo jak na tamte czasy zaawansowanej animacji. Można śmiało powiedzieć, że film kręcony był 2 razy. Najpierw wszystkie sceny odegrali aktorzy z krwi i kości, a następnie dzięki rotoskopii zostali oni poprzez ręczną obróbkę każdej klatki przerobieni na postaci rysunkowe. Trzeba też było wprawić w ruch tło. Podobno było to niekiedy większym wyzwaniem niż pierwszoplanowa animacja. Czasem powstanie jednej klatki trwało tydzień. Pulp Fiction 1994. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek napisano. To nie ma sensu. Ktoś nie żyje, a potem żyje. Jest za długi, za dużo w nim przemocy i niemożliwy do nakręcenia. Właśnie tak o scenariuszu do kultowego już Pulp Fiction mówili producenci. Powiedziano ponadto, że scenariusz jest totalnie zagmatwany. I film nigdy nie zostałby nakręcony, gdyby nie Harvey Weinstein i jego brat Bob w Miramax. Powiedzieli Quentinowi, by nakręcił film dokładnie tak, jak go widzi w swojej głowie, a oni nie będą się wpierdzielać. Opłaciło się, bo film zdobył Oscara i Złoty Glob za najlepszy scenariusz, Złotą Palmę i Saturna za najlepszy film oraz zgarnął 28 innych nagród. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Druga część materiału znajduje się na kanale A to Ciekawe, na który Was zapraszam. I dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. Trzymajcie się, cześć.